Cześć wszystkim, to znowu poniósł 7, to dalszy ciąg Arcanum, przypowieść o maszynach i magii. Jesteśmy dalej w Stillwater. Zanim wyruszymy ze Stillwater, przypomniała mi się jedna rzecz, którą musimy tu załatwić oraz jedna, którą chcemy tutaj załatwić. Po pierwsze, porozmawiamy z tą przystojną, młodą kapłanką. To parżująco piękna kobieta zdaje się pożerać cię oczami. Jak wspaniale, wędrowiec! Witaj w Stillwater! Mamy piękny dzień, nieprawdaż? Jesteś w dobrym nastroju, prawda? To miło z twojej strony, że tak uważasz, ale nie jestem tak kochająco, jak sobie życzy nasza bogini. Przepraszam za moje przygnębienie, ale ktoś skradł posążek naszej ukochanej bogini, Gestihany, pani Wina, a niedługo będą świąteczne uroczystości. To okropne. Święto Gestihany jest dla nas najważniejszym wydarzeniem w roku, a nie możemy nic zrobić bez posążka. Jego brak zniszczyłby całe obchody. Mogę spróbować go dla ciebie odnaleźć? Jeżeli odnajdziesz posążek naszej bogini, obdarzy cię swoim błogosławieństwem. A co mi da to błogosławieństwo? Błogosławieństwo naszej bogini napełni twoje serce taką radością, że w oczach innych będziesz się wydawał piękniejszy. Jak widzisz, ja już zostałam hojnie pobłogosławiona. Nasza bogini ma wielką moc. Samo posiadanie posążka sprawi, że jest się bardziej pociągającym dla innych. Rozumiem, przyjmę twoją propozycję. Bądź błogosławiony, bracie. Bardzo miła pani. Poszukajmy tej posążka. Na szczęście złodziej znajduje się w Stillwater. I to jest całkiem niedaleko. Oczywiście bezbłędnie znajdziemy go. To ten dziwoląg. Nie wiem, czy wcześniej w niego byliśmy, czy nie. Ale teraz będziemy. Marley! Wygląda całkiem na uprzejmą osobę. Wydaje się, że w tym gościu coś jest nie do końca w porządku. Jest bardzo piękny w jakiś dziwny sposób, ale to właśnie z jakiegoś powodu wydaje się dziwne. Dzień dobry panu! Może znajdę tu jakąś pracę? Nic mi się nie przychodzi na myśl. Dzięki za odwiedziny. Do widzenia. Gość się do niczego nie chce przyznać. Chyba kiedyś udało mi się coś z nim pogadać na temat tego posążka. Ale nie wiem. Okej, w każdym razie posążek znajduje się w tej zamkniętej skrzyni, która znajduje się za zamkniętymi drzwiami. O ile uda mi się otworzyć pewną głupotę gry, to uda nam się tam włamać bez większych problemów. O tak, właśnie. Marley idzie do swojego łóżka przez te drzwi i otwiera po drodze. No cóż, zostało nam już tylko sforsować te drzwi. No, przyda się ten jeden z punktów szczęścia. I tak. Do innych rzeczy ich nie używam. Jormund. Pozwól, że ja to zrobię. Tak, mam już krytyczny sukces w omywaniu się. Chciałbym tylko, żeby umiejętności towarzyszy wyłączone. To chyba tak powinno zadziałać. No dobra, zobaczmy, spróbujmy jeszcze raz. Tak. Okej, okay, udało się. Był zużyty. O i co my tu mamy? Posążek. Ktoż by się spodziewał. Weźmy go. Ten posążek jednak działa. Dobra, teraz wyjdziemy przez zamknięte drzwi. I nikt się chyba na nas nie obraził. Nie, nawet bardziej nas lubią z naszą taką charyzmą. Okej. Możemy mu się pochwalić, że mamy jego posążek. Zabieram posążek. Czy będzie trzeba cię zabić w tym celu? Ludzie mnie nie lubią za to. Dobra.
to wiecie co, nie będę mu się chwalił tym, że mam jego posążek. To nie skończy się dobrze. Będzie do końca życia żył w niepewności, kto to zrobił. Zasługuje na to, złodziej. I tak dalej, i tak dalej. Chociaż, jeżeli mi się... Jeżeli dobrze pamiętam, kiedyś udało mi się z nim porozmawiać jakoś o tym posążku, on mówił, że ludzie z wioski go nie lubili, teraz wszyscy go lubią, ma przyjaciół i że dlatego właśnie ukradł posążek. Więc może go to trochę tłumaczy, może nie. Zresztą, nie, mało nie to obchodzi. O, to ty wędrowcze, wyglądasz jakoś inaczej. Może masz chwilę, bym mogła przekazać ci nauki naszej bogini? Nie, dziękuję, przynoszę ci posążek. Bardzo ci dziękuję i błogosławię cię w imieniu bogini. Nie ma za co. Proszę, przyłącz się do obchodów naszego święta. Napij się z tej okazji przyprawionego wina. Z miłą chęcią. Przyprawione wino brzmi całkiem fajnie. Więc to takie święto. Czy możemy ich ograbić? Nie. No cóż. Miło się z wami imprezowało. Przy okazji, tu jest kolejna boginia, której musimy oddać cześć. Tylko mam nadzieję, że nie pomyliłem kolejności, tak. Jeżeli nie pomyliłem kolejności, to łucznictwo nasze nie powinno spaść. Przeczytajmy, co ci pisze. Gistriana, wznosimy modły, byś nauczyła miłości. Twa twarz jest jak srebrzysty księżyc, swój duch jak ptak niewinności. Niesiemy ci oto w darze korzeń twym świętym imieniem, bo często się zdarza, że miłość i pasja są jedynym istnieniem. Więc teraz błogosław o Pani swoją łaską i potęgą, żeby inni w nas słyszeli twe odbite boskie piękno. Okej. Okay. Jeżeli się nie mylę, to mam gdzieś przedmiot, który trzeba jej ofiarować. Tak, tak. Gałązka oliwna? Nie, nie. Korzeń pasji. To właśnie to. Nie wiem, czy trzeba jeden, czy dwa. Może jeden wystarczy. Tak, jest. Błogosławieństwo Gestiehany. Okej, łucznictwo nam nie zmalało. No to znacznie wzrosła nasza charyzma. Okej, spoko. Następny bóg, kurczę, zapomniałem sprawdzić, jaki jest następny bożek w kolejności. Okej, sprawdzę to pomiędzy odcinkami. Teraz zajmijmy się czymś innym. Na przykład... możemy odwiedzić to miejsce ognia. Tak się chyba nazywa. Tak, doły ognia. I zobaczyć, jaki opór będziemy musieli pokonać, aby zdobyć ten sztylet. Tak, który zabije demona. Mam nadzieję, że to nie będzie zbyt poważnego. Czołem, koledzy! Wędrowcze, cóż za spotkanie. Kim jesteś? Nazywam się Jay Hyret. Jestem wielkim wojownikiem z płomiennej fortecy. A oto moi wierni towarzysze. Morwain, Trin, Diak i Frondo. Frondo. Zauważy się, że ten niziołek jest, nazywa się Frondo, ale okej, zaraz to sprawdzimy. Znają mnie pod imieniem Punio. Proszę, powiedz, jaka jest twoja misja? Czy jesteś tutaj, by odnaleźć sławne ostrze Xerxesa? Tak, w zasadzie po to tu jestem. My także jesteśmy tutaj w tym samym celu. Zostaliśmy tutaj przesłani przez samego Bronga Sługa, aby odzyskać to ostrze. W przypadku sukcesu czeka na nas całkiem pokaźna fortuna. Jestem tutaj dla celu o wiele bardziej szlachetnego od pieniędzy. Doprawdy, a co to może być? Potrzebuję tego ostrza, by zabić krwiożerczego demona. Jakiego demona? Ha! Wieloma metodami można zabić tę bestię, przyjacielu. Nie zaprzepaścimy szansy, że zdobyć takiej fortuny, tylko dlatego, że potrzebujesz jakiegoś szybkiego sposobu na okotropienie takiego potwora. A, całe miasto żyje w strachu przed tym potworem.
Okej, może, a może to drugie, zobaczmy. Ostrze to jedyna pewna metoda zabicia tego potwora. A mnie się wydaje, że tu także jesteś po to, by zgarnąć niezłą fortunkę. Każdy czarodziej zna co najmniej 50 znanych metod na zabicie demona. Życzę ci szczęścia w dalszych przygodach, ale nie licz na nic ode mnie. Okej. To nie byłoby zbyt miłe. Nie wiem, czy by się to obraził po czymś takim, a ja nie chcę ich zabijać. Dobra, miłego dnia i tobie. Niech wygra najlepszy. Albo niech wygra grupa bardziej liczna. Tak, ziołek złodziej. To pewnie jest Frondo. To z pewnością musi być Frondo. Jak żeby inaczej. Okej, dobra. Zapuśćmy się w mroki tej jaskini. I zobaczmy, co my tutaj napotkamy na drodze. Na razie pusto. Okej. Reguła prawej ściany. Pójdziemy na najpierw tą stronę. Wrząca masa. Nie lubię wrzącej masy. Nie lubię wrzącej masy. Czy uderzenie pioruna będzie skuteczne na wrzącą masę? Za chwilę się dowiem. Tatrata. Jest całkiem skuteczne. Okej. Więc. Dobra, na razie tyle, jeżeli chodzi o magię z laski. Wrząca masa oczywiście nic po sobie nie zostawiła. Okej, więcej wrzącej masy. Okej, jedno uderzenie pioruna kosztuje 25, więc zabicie jednej wrzącej masy kosztuje 50. Mam trochę napojów magii, ale to niezbyt dużo. Może zajdziemy tam później. Co to? Kto się bije? Nie wiem, kto się bije. Dobra. Jeszcze raz. Założę laskę. Troszkę magii musiało się już mniej odnowić. Zawsze lepsze to niż nic. Ojej, kto tu aż mnie aż tak lubi? A, Raven, sympatia. A, miło z jej strony. No i dobra. Po kolei, panowie, po kolei. Okej, on tu idzie. Mam trochę czasu, żeby trochę rozbudzaczy użyć. Jedno uderzenie pioruna. O, pies, świetnie. On go dorwie. Dobra. Okej, co my tu mamy w stosie rupieci? Jakąś laskę. Zaraz się nią zaopiekujemy. Zaraz Raven się nią zaopiekuje. Raven, pokaż. Dobra, wzięła tą laskę. Jakaś z magicznymi ładunkami, więc może być coś wartościowego. Odpocząłbym teraz. W sumie już usunę tarczę. No tylko spowalnię moją regenerację. Magii. Zobaczmy. Pies, bierz go. Okej, to również szkodzi na broni. Więc jeżeli już szyję jedną portkę magii na sobie, to mogę zabić jednego żywiołaka ognia bez problemu. To na niego nie działa.
Dobra, no to... Może go po prostu pokrzywdzimy. No, to lepiej działa. Okej, kolejny idzie. Dobra. No lepiej, żeby pies sobie zadał jak najwięcej obrażeń, tak. Okej, trochę poszkodziliśmy sobie bronię. Ale nie było aż tak źle. No dobra, rozbudzacz. No i po kolei będziemy krzywdzić tych panów. Krzywda, krzywda, krzywda. No cóż, nie jest to aż tak skuteczne. A dobra, może pies zada duże obrażenia. A nie, był trochę z tyłu, więc dużo nie zdąży zrobić. Po powrocie z tego miejsca będziemy musieli ponaprawiać znowu rzeczy. Okej. To z powrotem zmieniam na laskę bojową. 8 punktów mamy, zawsze coś. Ciach. Okej, dobra. Ta... Tyle jeżeli chodzi o tą waleczną kompanię. Miał całkiem spoko zbroję płytową. Chyba, że nie mam na nią miejsca. I magiczne szaty. Pewnie te szaty podróżnika, które już mamy w 50 kopiach. Ale grzech byłoby zostawić. Te... niezidentyfikowana zbroja. To wezmę sobie. Kto potrzyma? Kto to potrzyma? Ty, Smithy? Ta. I Frondo. Ha! Mówiłem, że to ma na imię Frondo. Dobra. Te szaty też zgarniemy. A czemu by nie? Jej się już nie przydadzą. Potrzymaj, Riven. Może wyjdziemy. I odpoczniemy. Przydałoby się mieć z powrotem magię. Z pewnością dzięki temu unikniemy dalszych niszczeniu sprzętu. Dobra. Godzina wystarczy. Wracamy z powrotem. I dobra, i z powrotem laskę założę, ponieważ ma już z powrotem ładunki. Dobra. Wow, wow. Dużo żywych łaków ognia. Weszę zwinność ognia na psa. Gdzie jest pies? Gdzie jest pies? Tutaj. Mam plan. Okej, niech się skupią wokół mnie, a potem zacznę rzucać ten czar obszarowy z mocy. To powinno zadziałać. Okej, moi kompani. Mam nadzieję, że jak najmniej pouszkodzają broni. Dobra. To teraz wstrząs. 0 punktów zdrowia. No to niedobrze. No dobra. No to myślę, że ich pokrzywdzę w takim razie. Biją całkiem mocno. A dalej jestem zdecydowany, żeby oszczędzać wytrzymałość broni. Okej, rzucę na siebie tarczę. To powinno zdecydowanie zmniejszyć ich obrażenia. Dobra, no to dalej krzywdzimy.
Okej. Poszło całkiem dobrze. Okej, miecz altarnej gwardii Caledonu. Brzmi ciekawie. Raven podniosła tą zbroję. Okej, i medalion uroku. Okej. Całkiem spoko ten miecz. Ma dużą szybkość. Zobaczmy, czy komuś się on spodoba. Ty masz ten swój topór. Jormund, może ty chcesz? Nie, nie chcę. Vermon? Też nie chcę. Ta, ich broń jest już na wyczerpaniu. Zdecydowanie będę musiał odwiedzić kowala po tej przygodzie. No i dobra, i wróciliśmy do tego miejsca. A więc nie pozostaje nam nic innego niż tylko pójść tutaj. Okej. Uderzenie pioruna. Niech podejdzie pies. Verona zaraz niszczy swoją broń. Co ja mogę go pobić parę razy? Okej. Bez problemu. Spójrzmy na te doły lawy i mamy ostrzek Xerxesa. Cóż, jak na takie legendarne ostrze, to nie jest zbyt silne. Muszę powiedzieć. Legendy lubią mieć dużo kłamstwa w sobie. Okej. W następnym odcinku obudzimy się w Tarancie z naprawionymi wszystkimi brońmi i zbrojami i zastanowimy się, gdzie idziemy dalej. Dziękuję wszystkim za uwagę. No i na razie. Cześć!